No hej, dzisiaj odkryjemy skarby maleńkiej wsi Chwalimierz, dawnego Frankenthal, położonego w pobliżu Środy Śląskiej. Na bramie wjazdowej do pałacu rodu von Kramst w Chwalimierzu dumnie pyszni się ich herb. Orle pióra symbolizują potęgę. Dalej mamy przyłbicę rycerską jako symbol szlachectwa. Młoty symbolizują przemysł. Nic to dziwnego, ponieważ przedstawiciele tego rodu byli wielkimi magnatami finansowymi. Ostatni element ma kilka wersji znaczenia. Kołowrotek, bo mieli przędzalnie. Koło zębate, bo mieli kopalnie. Czy może byli wolnomularzami lub, jak kto woli, masonami? Nie wiadomo. W 1881 roku rodzina von Widebach-Nostitz sprzedała wieś Chwalimierz. Nabywcą został Georg von Kramst. Był to jeden z najzamożniejszych fabrykantów w XIX wieku na Śląsku. Z pewnością jego majątek powiększył posag żony Emmy z domu Schaeber.
Poślubienie córki Karola Szejbera, twórcy Imperium Przemysłowego w Łodzi, właściciela księżego młyna, było przemyślanym posunięciem. Ambicją von Kramsta było stworzenie rezydencji na miarę swojej fortuny. Marzenia te spełnił architekt Karol Schmidt, autor wielu rezydencji na Dolnym Śląsku, m.in. pałacu w Bożkowie, Pałac w Chwalimierzu ukończono w 1885 roku. W skład założenia wchodził basen z fontanną, taras widokowy, a także glorieta osadzona na bastionie, barzęciarnie, stajnie, dom kąpielowy, okrągły pawilon ogrodowy z kolumnadą oraz taras widokowy na park krajobrazowy. Sam pałac wybudowano z cegły klinkierowej. Posiadał wieżę ze zwieńczeniem ozdobionym czystą platyną. Wybudowany na wzniesieniu, górował nad całą okolicą.
1945 roku pałac zdewastowali Rosjanie. Potem stopniowo ruiny były rozbierane przez miejscowych. W 1949 znaleziono tu 3 worki ze złotymi i srebrnymi naczyniami, które zabrała milicja. Jeszcze na początku lat 60. XX wieku pałac stał w niezłym stanie technicznym, jednak później rozebrano budynek cegła po cegle. Ile zostało, sami widzicie. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.